Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w multirecenzji i też pierwszych wrażeniach z marki perfum, z perfum marki, o może tak lepiej, Zoologist. Jest to o tyle ciekawa marka, że inspirują się oni zwierzętami, jak sama nazwa może wskazywać, ich środowiskiem, w jakim żyją, samym ich wyglądem, zachowaniem, zapachem itd., itd. Także sam koncept wydaje się być bardzo ciekawy. Znam 4 perfumy tej marki, mam na fragrantice zapisane, ale nie bardzo pamiętam nawet jakie. Wiem, że na pewno znam Bata, starego nietoperza, jeszcze sprzed reformulacji, jak pachniał bananami i ziemią wilgotną, że bardzo ciekawe pachnidło to było i pamiętam, że zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, ale poza tym nawet nie wiem, nie pamiętam tych zapachów za bardzo, więc to dobrze się składa. Zanim zacznę, 2 informacje. Po pierwsze, przepraszam za jakość obrazu, prawdopodobnie jest gorsza niż zazwyczaj, ale nie mam wyboru, muszę nagrywać innym sprzętem ten film. Nieważne. Po drugie, zapraszam was na mojego Patronite'a. To jest taki serwis, na którym możecie wspomóc mnie finansowo. W opisie jest link, w zamian za jakieś benefity oczywiście. To nie, że nic z tego nie macie, coś tam macie. I jeszcze tam w opisie jest mail do kontaktu ze mną, jak macie jakąś sprawę, której nie chcecie poruszać w komentarzach. Tyle z tych bzdurek, a ja zabieram się za testowanie. Mam tu 15 próbek. Dlaczego 15? Bo tak wyszło. Kupiłem od kogoś jakiś używany set próbek i nawet nie pamiętam, nie wiem jakie tam dokładnie próbki są, także jestem jakoś tam podekscytowany i losuję pierwszą. Jako pierwsza wylosowała mi się koala. Okej, okay. Sprawdźmy zatem tego miśka. Okej, okay, ładny, ciepły, ziołowy. Jest dosyć słodki, ta słodycz jest taka miodowo-cukrowa, bardziej chyba miodowa, nieco waniliowa. Kojarzy mi się trochę z La Narcisse marki Caron, perfumami, które uwielbiam naprawdę szczerze. Jest taki nieco właśnie jak herbata z cytryną i miodem, no. A tu jest, mam wrażenie, jeszcze bardziej tak bogato, trochę orientalnie. Bardziej przyprawowo, bardziej słodko. Są jakieś zioła też. No, to otwarcie jest naprawdę dobre. A o tym nie mówiłem. Moje testy będą trwały 4 dni, no bo wiecie, mam 15 próbek. Jestem w stanie na dzień przetestować i nałożyć na skórę jakieś 4. Znaczy mógłbym też więcej, ale po pierwsze nie wiem, czy starczy mi miejsca na skórze, bo bym musiał to nakładać, nie wiem, na nogę, a to głupie, mało praktyczne. A po drugie, nos by mi się zmęczył, więc myślę, że 4 to jest takie optimum, no. I ostatniego dnia przetestuję 3. Wow, wyższa matematyka. Ale koala jest cudna, naprawdę. Zapach jest taki bardzo kremowy, gładki. Kurczę, naprawdę mi się podoba. Pierwszy strzał świetny. Sprawdzę nuty. Nuty według Fragrantiki to eukaliptus, pine to jest sosna chyba, nie? Sosna, miód, cytrusy i mimoza. Nuty serca to czarna herbata, przyprawy, kadzidło, wetyweria, geranium. Nuty bazy, piżmo, drewno sandałowe, mech dębowy, bursztyn i wanilia. Śliczny, naprawdę śliczny zapach. Teraz robi się jakby nieco mydlany, mam wrażenie. Wow, super, 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 super. Druga próbka. Cywet. Tego się obawiam trochę. Okej, nie było się czego bać. Jest ciepło, jest miło. Nie jest jakoś tam zwierzęco, brudno, siuśkowo, kupowo. Zapach jest ciepły, balsamiczno-pudrowy. Nieco klasyczny. Wydaje mi się, że jest skóra tutaj. Taka nieco klasyczna, mydlana skóra. Są jakieś takie pudrowe nuty. A takie oldschoolowo pudrowe, nie wiem, czy fiołek może? Może goździk, bo jest tak goździk daje taką wyraźnie oldschoolową, klasyczną nutę, którą ciężko mi jakoś opisać. Ale no pachnie to klasycznie, raczej nieco kobieco. Piżmowo, miękko,
No, nie jest to żaden potworek. Dobra, sprawdzę nuty. Jezu, nut jest ogrom, według fragrantiki przynajmniej, bo to też różnie. Nie zawsze nuty na fragrantice są w 100% poprawne i zgodne z tym, co podał producent, no ale już bądźmy konsekwentni, będę sprawdzał na tej fragrantice. Wymienię kilka tych najbardziej wyczuwalnych przez użytkowników fragrantiki, bo nie będę wszystkich wymieniał. Wyświetlają wam się tam. Otóż są to żywice, cywet i tuberoza, kawa, ilang-ilang, przyprawy, goździk. No i tyle. I potem widzę, że jeszcze jest skóra, jest mech dębowy. Okej. No... Okej, spodziewałem się większego jakiegoś smrodka. Jest to całkiem miły zapach. Dobra, losujemy trzecią próbkę. Nightingale, to jest jakiś ptaszek, aż wygoogluję. Słowik, okej. Nanieśmy słowika na skórę zatem. Łohohoho, ale gęsto. Kwiatowo, ale tak upojnie kwiatowo. Aż dusząco, mdląco, wow. Czuję tu też nutę taką nieco szpitalną, nieco kojarzącą się ze starym człowiekiem. Zapach starszego człowieka. Jest taki nieco fizjologiczno ciepły. Kojarzy się trochę z zapachem takiego, no nie wiem, niemytego ciała może trochę. Poza tym wydaje mi się, że będzie tu irys albo jakieś takie nuty, nie wiem, albo może marchewka, nasiona marchwi, bo czuję wyraźnie marchew. Róża. Taka mocna, czerwona, żywa, nieco mydełkowa róża. Raczej czysta. Może też nieco marmoladowa. Jest trochę pudru. Bardzo interesujący zapach. Te nuty takie animalistyczne są ciekawe tutaj. Takie brudne, nie wiem, cieliste nuty. Okej, sprawdźmy nuty. Nuty głowy to szafran, bergamotka, cytryna. Potem w sercu mamy kwiat wiśni, okej. Nie wiśni, śliwki. Róża i fiołek. Potem w bazie jest mech dębowy, ambra, ud, białe piżmo, paczula, labdanum, olibanum, drewno sandałowe. No, ciekawe bardzo. Czwarta próbka. Panda. Okej. Bardzo mocny, chemiczny zapach. Przynajmniej w otwarciu. Te pierwsze nuty takie owocowo-chemiczno-drażniące. Nie wiem. Długo bym to wąchał, bym dostał, nie wiem, nos by mi się zepsuł. Takie owocowo-syntetyczne molekuły. Takie bardzo mocne. Możliwe, że też ambroksan, bo są takie nuty bardzo mocno projektujące, słone, metaliczne. Okej, jest już trochę lepiej po chwili, poczekałem jakieś 2-3 minuty. Zaczynają wychodzić nuty takie ziemiste, kojarzące mi się właśnie z batem pierwszym od Zoologist. Taka wilgotna ziemia. A dalej takie syntetyczne owocowe nuty, nie wiem czy to... Jabłko prawdopodobnie. No, kojarzy się to z takim mainstreamem damskim, dosyć tanim, no. Taka nuta syntetycznego jabłuszka. Ogólnie jest ciężko, jest też jakoś tak niezidentyfikowanie kwiatowo. No nie wiem, ja jestem na nie, sprawdźmy nuty. Dobra, są dwie pandy na fragrantice. Ja podejrzewam, że to jest ta nowsza panda z 2017, nie z 2014, bo kolor płynu też temu odpowiada, bo jest zielony. Także no przyjmijmy, że to jest ta 2017. I nuty też by się zgadzały. Jakoś tam z tym, co czułem, bo jest to jabłko w nutach głowy. Herbata, nuty ozonowe, osmantus, pomarańcza, mandarynka, magnolia, lilia. W nutach serca mamy nuty ziemiste, paczula, jaśmin, bursztyn, irys, korzeń irysa, bambus. A w bazie mamy piżmo, cywet, drewno sandałowe i wanilię. No nie, dziwne. Takie połączenie, nie wiem, mainstreamowego, owocowego, damskiego zapachu z nutami wilgotnej ziemi. No, takie dziwadełko. Dobra, tyle jeśli chodzi o dzisiaj. Widzimy się następnego dnia z podsumowaniem tych czterech zapachów i z czterema kolejnymi.
No dobra, kolejny dzień, kolejna perfumowa przygoda, ale zanim zacznę wąchać zoologisty, powiem co nieco o tych, które testowałem wczoraj, przed chwilą, które widzieliście, tak? Losuję kolejną próbkę. T-Rex. To mnie ciekawi. Wohoho. A, wędzonko udało. Dobre. Podoba mi się. Jest dym, ale mamy też las. Mamy żywice iglaste, takie świeże iglaste żywice. Kadzidło, dym. Chociaż nie jest to takie kościelne kadzidło, jest to bardziej takie surowe kadzidło. Zapach mógłby kojarzyć się z jakimś takim, z jakąś chatką w lesie czy coś. Ale ten zapach, ten las jest bardzo taki mroczny, ciemny, taki może las jesienią, nocą. Mamy sporo skóry oraz sporo takich dód przyprawowych, takich, ale nie, że przyprawy korzenne, tylko takie bardziej wytrawne przyprawy, trochę ziołowe może nuty. Takie pieprzowe, nie wiem, nieco cytrusowe, świeże, musujące w nosie, ale nie są to żadne nuty korzenne. Nie ma takiego ciepła fajnego, nie wiem, może trudno mi powiedzieć, co to jest, ale mamy tu też trochę takiego, trochę może takiego proszku do prania, nie wiem, takiej nuty świeżej, nie wiem, czy bergamotka, kwiat pomarańczy, neroli, nie wiem, coś takiego. Podejrzewam, że tylko w otwarciu. Ale ten dym tu jest, kurde, no nie wiem, czy dominuje, no jest, tu nic nie dominuje w sumie, jest, wszystko jest takie w miarę wyważone, fajnie, fajna jest ta kompozycja naprawdę, ale no jest dymna, mocna, także dla jakichś poszukiwaczy mocnych wrażeń w perfumach, no. Kurczę, już chyba z 5 minut mam go na skórze i mógłbym o nim gadać i gadać, a też nie o to chodzi, bo ten materiał będzie trwał godzinę. Chociaż najwyżej będzie trwał godzinę, nieważne, przewiniecie sobie jak chcecie, albo oglądajcie na prędkości razy 2. Ja zawsze tak robię ze wszystkim praktycznie. Wygładza się, jest tak... jakoś tak kwiatowo, kremowo. Kurde, bardzo złożony zapach, mega mi się podoba, niesamowite. Jestem bardzo ciekawy, jak parametrowo będzie wyglądał i jak będzie wyglądał jego rozwój. No nic, zobaczymy nuty. Nut jest bardzo dużo, także przeczytam bardzo szybko. Jest to jodła, liś laurowy, czarny pieprz, gałka muszkotowa, bergamotka, neroli, potem w sercu szampaka, róża, geranium, ilang ilang, osmantus, jaśmin, baza, żywice, kadzidło, olibanum, olej jałowcowy, skóra, cywet, paczula, cedr, drewno sandałowe i wanilia. A coraz bardziej te kwiaty wychodzą tutaj, taka ta, i słodycz, taka kremowość, sztos. Jestem bardzo ciekawy, jak dalej będzie pachniał. Okej, okay, druga próbka. Sowa śnieżna, czad, czyli puchacz, tak? Sowa Harry'ego Pottera była sową śnieżną chyba, nie? Puchaczem. Bardzo by mi się ten zapach spodobał kiedyś, na początku mojej perfumowej przygody, jak szukałem różnych takich dziwadeł. I to pachnie jak Snow od Demeter. Są takie nuty zimne, ozonowe, takie, nie wiem, bardzo chemiczne, syntetyczne, ale pachnie to trochę też jak klej, taki klej w sztyfcie. Zapach jest bardzo suchy, wióry, klej. Taśma klejąca, jakieś nuty takie ozonowe, serio kojarzące się ze śniegiem. Odrobina jakichś takich kwiatów, ale takich, taka kwiatowość syntetyczna, zimna, nie wiem jak to inaczej opisać. Naprawdę kojarzy mi się z tym, ze Snow z marki Demeter. Trochę ziemi, jest taka fajna suchość, ale herbaciana jakby nieco. Straszne dziwadło, bardzo mi się podoba. Sprawdzę nuty. Mięta, kalon. Kalon to jest taka molekuła właśnie zimna, morska. Lily of the Valley, konwalia, kokos, przebiśniek, irys, galbanum, mate. Okej, okay. Stąd pewnie te herbaciane, suche nuty. Olibanum, biała róża, piżmo, mech dębowy, ambret, cedr, cywet, wanilia i tonka. Mega interesujące. Trzecia próbka. Kameleon. Kurczę, powiem wam szczerze, że bardzo fajne i ekscytujące jest poznawanie tej marki, no. Podoba mi się. Wszystkie te kompozycje są naprawdę bardzo oryginalne i nie pachną jak nic innego. Za to ogromny szacunek.
tropikalny, kremowy, kojarzy się z takimi, z kosmetykami do opalania, więc podejrzewam, że kokos, jakieś białe kwiaty, nie wiem, może jakieś białe kwiaty po prostu. Te owoce tropikalne są super. Nie wiem, to jakiś taki miks syntetyczny na pewno. No w nutach pewnie będą jakieś owoce tropikalne wypisane, ale to jest takie... Taka multivitaminka, no. I cytrusy. Wydaje mi się, że cytryna głównie. Może limonka? Już chyba głównie cytryna. Zapach jest nieco słony. Taki nieco morsko-słony, ale też nieco... Nieco fizjologiczny. Ten, wydaje, nie wiem, czy jaśmin? W każdym razie jakieś takie biało-kwiatowo-fizjologiczne nuty, bo jednak białe kwiaty potrafią pachnieć tak... Nie wiem, nieco brudno, cieliście. To tu właśnie taka delikatna nuta jest. No naprawdę, naprawdę kolejne dobre pachnidło. Bardzo dobre. Dobra, nut znowu jest ogrom, wyświetlają wam się gdzieś tam. Nieważne, możecie sobie zobaczyć. Główne wyczuwane przez użytkowników Fragrantiki to ilang ilang, frangipani, czyli kwiatki. Mango, karambola, kokos, to jest, co to jest taki red? Kaszmiran, okej. Okay. Nuty morskie, jaśmin, sól, wanilia. Dobra. Śliczny zapach, ale jestem fanem takich właśnie zapachów plażowych, więc ode mnie naprawdę łapa w górę. To nie jest łapa w górę, to jest łapa w górę. Nieważne. Coś mi spadło, dobra, weźmy to, co spadło. Kałamarnica. Tego jestem bardzo ciekawy, bo wiem, że Miłosz z kanału Perfumolog. Buziaczki, pozdrawiam. Bardzo lubi te perfumy, są to chyba jedne z jego ulubionych perfum, jeśli mnie pamięć nie myli, więc jestem bardzo ciekawy. To mi coś przypomina. Kurczę. Okej, okay, pachnie trochę Copal Azur marki Aedes de Venustas? Jakoś tak? Morskie, nieco mleczne kadzidło. Kadzidło, sól, morskość, nieco ciepła, takiego balsamicznego, jakieś takie ciepłe żywice. Nie tylko takie kadzidło palone, że dym, ale też takie kadzidło jeszcze niewypalone. Po prostu jakieś żywice, balsamy, cokolwiek. I prawdopodobnie sobie trochę wmawiam, bo jak i kałamarnica, to i atrament. Nie wiem, jak pachnie atrament kałamarnicy, podejrzewam, że inaczej niż taki w długopisie czy w piórze. Ale mam wrażenie, że tu jest taka atramentowa nuta. Czy trochę to pachnie długopisowo albo jak pióro. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Nie do końca w moim guście chyba, bo ja nie jestem fanem takich morskich zapachów, nie? Ale no, wydaje się to być naprawdę dobre pachnidło w takim stylu. Nuty to kadzidło, różowy pieprz, amyl salicylate. To jest jakaś molekuła, która pachnie jak jakieś cytrusy chyba? Zielono-balsamiczny, kwiatowy, niuanse drzewne, okej. Okay. Czyli jednak nie cytrusy. Poza tym mamy sól morską, atrament opoponax, ambra, benzoes, piżmo. Tu też naprawdę spoko póki co. No, zaskakują mnie te perfumy Zoology swoją oryginalnością. No, naprawdę super, super, super ta marka póki co. Dobra, tyle na dziś, widzimy się za chwilę. No dobra, trzeci dzień testów, zostało 7 próbek, lecimy. Makak. Bardzo zielono to na pewno. Zielono i owocowo, ta zieloność jest taka nieco gorzka. Taka, wydaje mi się, że kojarzy się trochę z galbanum. To jest taka żywica właśnie, która pachnie zielono i gorzko. Więc podejrzewam, że to. Jest taka nuta w tle, taka nieco brudna, taka trochę fizjologiczna, nie wiem. Nawet nie wiem, jak ją opisać, taka właśnie lekko brudna, może nawet fekalna bym powiedział, tak chyba najbliżej, ale wiem, że to brzmi trochę obrzydliwie, ale nie jest. Jest sporo słodyczy, ta owocowość jest taka, przypomina mi trochę tą spandę, jest takie syntetyczne jabłko, ale nie jest tu ono drażniące, bo w pandzie jednak była taka, no, samotne to wszystko było, a tu jest takie, ta nuta jabłuszka, wydaje mi się, zielonego tutaj jest, ale jest taka miła i pachnie trochę jednak naturalnie mimo wszystko. Ale kurczę, ma coś takiego fizjologicznego w sobie, w sensie trochę mi się to kojarzy z udem, właśnie takim nieco brudnym, fekalnym udem. Brudne, fekalne udo, to brzmi ciekawie.
żywicą agarową, o lepiej. Ale ogólny wydźwięk tego zapachu jest raczej świeży. Ten ud jest taki mimo wszystko w tle, te wszystkie takie nuty cięższe. Okej, sprawdzę nuty. Widzę, że są trzy rodzaje makaka. Nie wiem, jest po prostu na próbce napisane makak. Nie żadny Yuzu Edition ani nic, więc podejrzewam, że to klasyczny makak. Niech tak będzie. Okej, a w bazie mamy, już widzę, to zielone jabłko, więc to pachnie tak zielono-jabłuszkowo, no. Cedr, czerwona mandarynka w nutach głowy, potem serce, galbanum, herbata jaśminowa, drewno różane, miód, ilang-ilang olibanum, w bazie zielona herbata, mech cedrowy, wow. Piżmo i biały ud. Nie wiem, czym jest biały ud i jak on się różni od klasycznego udu. Nie mam pojęcia. Jak wiecie coś o białym udzie, to dajcie znać w komentarzu, bo jestem ciekawy. No, ciekawe. Zielono-owocowe, delikatnie goryczkowe, delikatnie brudne, drzewne. Fajne. Chociaż pachnie trochę syntetycznie i to mnie trochę denerwuje. Dobra, druga próba. Ćma. Okej. Okay. Kolor perfum jest taki szary, bardzo interesujący, wyjątkowy. Dziwnie zapachniało. Wow, to jest bardzo oryginalne. Pachnie ciepło, nieco słodko, pudrowo. Jest dużo drewna, takiego suchego, wytrawnego drewna gdzieś tutaj w tle może bardziej. Bo jednak główną rolę grają te nuty takie ciepło, pudrowe. Kojarzy mi się to nieco... to jest odległe skojarzenie, ale ma taką nutę oryginalnego Gentlemana od Givenchy, tego z 74 chyba roku. Słodycz jest taka właśnie fizjologiczno-miodowa. Pachnie to staro, tak nie wiem, takim kurzem, starym drewnem, trochę jakaś biblioteka może. Wydaje mi się, że są tu jeszcze jakieś przyprawy korzenne, takie nieco wysładzające, dodające takiego odświeżenia przyprawowego, typowego dla przypraw korzennych. Nie wiem, jakiś cynamon może albo coś. Im dłużej jest na skórze, tym bardziej kwiatowo zaczyna się robić. Trochę różanie mam wrażenie, taka nuta różanego mydła, wody różanej, taka czysta róża raczej. Lekka. No i taki ogólny kwiatowy charakter. Ale kurczę, ma coś z tego Gentlemana i wydaje mi się, że i tak miodowo, i tak trochę paczulowo. Wow, naprawdę ciekawy, złożony zapach. Póki co chyba mój faworyt, przynajmniej z otwarcia. Wow, super. Sprawdzę nuty. Nut jest znowu bardzo dużo, ale to już widzę, że częste w perfumach od Zoologist. Szafran, goździk, czarny pieprz, kmin, cynamon, gałka muszkatołowa, cytryna. W sercu heliotrop, mimoza, irys, róża, jaśmin, konwalia, same kwiatki. W bazie miód, jednak miód. Dym, ud, żywice, piżmo, drzewo gwajakowe, cypriol, ambra, paczula i wetweria. Sorki. Wow, naprawdę rewelacyjne otwarcie, nie wąchałem jeszcze czegoś takiego, jest to podobne zupełnie do niczego, także super. Trzecia próbka. Musk deer, to jest, nie pamiętam jak to zwierzę się nazywa, piżmowiec? No, w każdym razie taki jelonek, z którego pozyskuje się naturalne piżmo, chyba. Ciepłe nie jest piżmowe jakoś specjalnie. Chociaż no jest taka czystość, ale to jest takie bardzo czyste, miłe piżmo, trochę bardziej mydlane, kojarzące się z zapachem skóry, aniżeli jakieś takie animalistyczne. Wydaje mi się, że trochę jakichś nut balsamicznych, takich jakieś takie świeższe żywice, może olibanum. Wydaje mi się, że anyż, pachnie tak anyżowo trochę. Kojarzy mi się odrobinę z perfumami Lilipur od Tiziana Terenzi. Może ktoś z was kojarzy. W każdym razie tutaj też jest tak. W każdym razie wyczuwam tu również takie przyprawy korzenne, ciepłe. I tu wydaje mi się, że no, mocny cynamon, taki słodki. Słodki, pikantny cynamon. A ten anyż, wydaje mi się mocno, że jest tu anyż. To nie, że ten gwiazdkowaty, tylko taki anyż. Anyż. Nieważne, w każdym razie bardzo ładna, ciepła rzecz. Drzewno, korzenno, balsamiczna, nieco czysta, piżmowa. Fajna kompozycja, sprawdzę nuty. Nuty to kardamon, tatarak,
Okej, okay, to jest jakaś roślina, nie mam pojęcia jak pachnie. I róża, potem w sercu mamy cedr, labdanum, jaśmin, paczula i w bazie ambret, drzewo sandałowe, ud i irys. Okej. Okay. Gdzieś wyczytałem, że ten tatarak, po angielsku kalamus, pachnie jak mokre ciasto, takie surowe ciasto z jakimiś drzewno-skórzano-zamszowymi niuansami. Coś w tym jest. Bardziej zamszowe niż skórzane, ale... No, ciekawe pachnidło, też fajne, oryginalne. Spoko. Tylko wydaje mi się, że będzie bardzo delikatne w przeciwieństwie do wielu innych tych perfum Zoologies, bo siedzi dosyć blisko skóry. Ale no podejrzewam, że o to chodzi. No perfumy oparte na ciężkich piżmach są raczej bardziej blisko skórne. Dobra, ostatnia na dziś. Leniwiec. Ale śliczne. Ziołowe. I... Dobrze dopasowany zapach do zwierzęcia. Zapach jest taki leniwy, uspokajający. To jest jakaś herbatka uspokajająca. Rumianek. Poza tym jest tak słodko-owocowo, a te owoce są takie, nie wiem. Ta słodycz też taka jest trochę miodowa, trochę jak takie dojrzałe owoce, takie przedojrzałe może. Trochę kwiatowa. Jest też taka owocowość, taka bardziej bardziej kwaśna. Czarna porzeczka, bardzo mocno mi się wydaje, że czarna porzeczka. Zapach jest nieco ziemisty, nieco taki zielony, nieco leśny. Pachnie to naprawdę wyjątkowo, bardzo mi się podoba, bo większość takich trudnych, leśnych, ziemistych zapachów ziołowych pachnie bardzo wytrawnie, bardzo trudno, bardzo niszowo, a tutaj jest właśnie to właśnie pachnie tak, ale jest też dużo takiej słodyczy właśnie, ale ta słodycz nie jest taka cukrowa, okropna, syntetyczna, tylko taka fajna, owocowa, kwiatowa. Pachnie bardzo błogo, miło, naprawdę uspokajająco. Śliczny zapach. Kurde, zbankrutuję przez te zoologisty, widzę, bo już mam, chcę kilka flaszek. Sprawdzę nuty, śliczne. Nuty to rumianek, jagody acai, nie wiem jak pachną, ale no, może trochę porzeczkowo, bo pachnie trochę porzeczkowo. Lawenda, liść fiołka, w sercu mamy kmin, wosk pszczeli, aksamitka, jatamansi, anysz i jaśmin. W bazie mamy siano, grzyby, okej, okay, mech dębowy, olibanum, mirrę, tonkę i wanilię. Bardzo mi się podoba. W sensie, bo ma taki niszowy, bardzo niszowy wręcz charakter, ale jest przy tym bardzo noszalny. Taki, myślę, że może być naprawdę przyjemny, myślę, że może spodobać się otoczeniu. Jest bardzo oryginalny przy tym. Super. Bardzo, bardzo fajny. Dobra, tyle ode mnie na dziś. Widzimy się teraz. No dobra, dzień czwarty testowania. Ostatnie trzy próbki przede mną. Lecimy. Słonik. Pachnie dosyć klasycznie, tak w stylu, którego ja nie lubię. Taki zielony, gorzki. Prawdopodobnie galbanum. Raczej na pewno galbanum. Taki ziemisto-zielono-gorzki. No, taka charakterystyczna nuta. Taka też nuta świeżo skoszonej trawy, za którą ja nie przepadam, taka nieco drażniąca. Jest odrobinę mleczny, taki jakby, nie wiem, figa, może kokos. Trochę mi się też kojarzy z Fille du Die, od Etat Libre d'Orange. Taką nutę ryżu jakby wyczuwam tutaj. Odrobinę pudrowy. Chociaż teraz nie wiem, czy to galbanum, bo ta gorycz była tylko w samym otwarciu. Już się robi bardziej... ciepło, bardziej pudrowo, nadal jest mocno zielony, ale już nie jest taki drażniąco zielony. W tle gładki, kremowy, drzewny, nieco mleczny. Okej, okay, no nie jest zły, ale to nie mój klimat. Dobra, nuty to zielone liście, jakaś herbata, magnolia, mleko kokosowe, kakao, nuty drzewne, jaśmin, kadzidło, drewno sandałowe, piżmo, paczula i bursztyn. Okej. Okay. Pachnie jak taki unowocześniony, nie wiem, jakiś taki... Chanel ma taką linię zielonych damskich perfum. Nie wiem, czy to jest dziewiętnastka, czy Krystal, czy Krystal to jest też dziewiętnastka, o Krystal. Nieważne, w każdym razie tak mi się kojarzy właśnie klasycznie kobieco, no. I powiedziałbym, że jest tu jakiś galbanum czy coś, no ale nieważne. Jakieś takie mocne zielone nuty.
Okej, nie do końca mój gust. Druga próbka. Kamel, czyli wielbłąd. Wielbłąd. Okej. Doleciało do mnie takie coś waniliowo-alkoholowego. Przepraszam, tylko wrócę do tego elefanta, że czuję tu wyraźnie nutę ryżu. Takiego gotowanego ryżu, jak w Fidudie. Poważnie, bardzo, bardzo podobne są, wydaje mi się, te zapachy. No dobra, tyle jeśli chodzi o elefanta. Już nie będę gadał, mącił. Kamel jest takie bardzo bogato. Bardzo arabsko. Ale jest też nuta taka trochę zwierzęca w tle, takiego trochę moczu. Taka brudna zwierzęca nuta, bardzo fajna. Chwila, czy ja właśnie powiedziałem bardzo fajna nuta starego moczu? Chory pojeb. Cóż, ale gra to tu, no nie wiem, jest tak... Taka brudna zwierzęca nuta, ale bardzo fajnie się to komponuje z całą resztą, bo cała reszta jest taka bardzo gęsta, słodka. Kurczę, bardzo orientalna, przyprawowa. Balsamiczna, jakieś suszone owoce. Róża. Ud, róża ud, tak trochę pachnie jak takie perfumy arabskie typowe, róża ud, ale jest... Znaczy, nie pachnie tak, ale ma coś wspólnego z takimi... Właśnie typowymi Arabami, że tak brzydko to nazwiemy. Niezbyt poprawnie politycznie. Jest taki bardzo gęsty, esencjonalny, bogaty, złożony. Jakiś bardzo bogaty człowiek mógłby tak pachnieć, naprawdę. Kojarzy się z takim, nie wiem, wszystko jest obłożone złotem, jakimś pałacem takim arabskim, no. Zapach jest ciężki, ale mamy taką fajną... Nie słodycz, taką świeżość, taką łaskoczącą w nos trochę. Nie wiem, czy jakoś przyprawowa, może trochę kwiatowa. Prześwietny zapach. Jest jakąś czwartą minutę na skórze, może piątą i wanilia zaczyna wychodzić dosyć mocno. No, wow, super. Nuty to, a widzę, że stworzył to pan Christian Carbonell. Chris Morris chyba, tak też taki pseudonim ma. No, on stworzył bardzo dużo perfum dla Zderzofa na przykład. Ja nie jestem ogromnym fanem jego perfumiarstwa, bo często jest bardzo ciężkie, przeładowane, mam wrażenie, ale... No, ale jest on zdolnym nosem, to na pewno. Nie da się mu tego odebrać. Nuty to suszone owoce, daktyle, olibanum, róża. Okej. Serce, mirra, kadzidło, bursztyn, cynamon, jaśmin, cedr, kwiat pomarańczy. I baza to cywet. I ud, okej, to mamy źródło smrodku chyba. Piżmo, wanilia, drzewo sandałowe, wetyweria i tonka. Super. Ostatnia próbka to nosorożec. Kurczę, i wiem, że są dwa nosorożce, jeden wyszedł w 2020 roku i nie mam pojęcia, jaka to jest wersja, czy ta nowa, czy ta stara. Ajajaj. Czy jeśli byłaby to nowa wersja, to powinno pewnie być napisane New Rhino, a nie po prostu Rhino. Albo Rhino 2020. No nic, zobaczymy, nieważne. O, wow, ale ekspansywny, ale to będzie mocne. Szafran. Bardzo szafranowe otwarcie. Skórzano-szafranowe. A śliczny szafran, ja jestem w ogóle, ja bardzo lubię te szafrany. I metaliczny. No. Pachnie to bardzo męsko, tak nie wiem, dojrzale męsko. Jakieś takie drewno ciężkie, trochę czekolady. Wydaje mi się, że tytoń, pachnie to trochę papierosowo. A też jest taki, trochę takiego wiśniowego tytoniu, trochę takiego świeżego tytoniu. Alkoholowo. Przypomina mi to trochę, ta nuta alkoholowa trochę, ja nie znam się na alkoholach za bardzo, ale na pewno nie jest to jakieś whisky, wydaje mi się, bo nie ma tu żadnych takich torfowych czy słodowych jakichś nut. Przypomina mi to trochę jakieś perfumy od Nishane, zapomniałem nazwy, recenzowałem, nie pamiętam, rumowe jakieś. I właśnie to mi się trochę kojarzy z tym zapachem, więc podejrzewam, że jest to rum może. A ta nuta szafranowa jest tu śliczna. Z daleka jak doleci, pachnie inaczej. Pachnie trochę kokosowo. Nie wiem, tak mi się kojarzy trochę kokosowo właśnie.
Myślę, kokos, szafran, wanilia. No jak zbliżymy nos, już jest bardziej szorstko, tak tytoniowo, skórzanie, drzewnie. Takie nuty trochę smaru, trochę brudne. No, kolejna z bardzo dobra pozycja tej marki. Sprawdzę nuty. Dobra, przyjmijmy, że jest to klasyczny nosorożec. Jeśli natomiast ogląda to osoba, która zna obie wersje nosorożca i nie wiem, to co mówię jest bardzo podobne do twoich, szanowny widzu, odczuć z jednym z nich, no to proszę daj znać, jaki to może być nosorożec. Ja przyjmuję jednak, że to jest ten starszy, czyli już chyba niedostępny, nie? Wydaje mi się. Cóż, nie widzę szafranu, no tak. Nieważne, dobra. Wydaje mi się, że bardzo mocno, że tu jest, bo pachnie naprawdę szafranowo. W głowie jest rum, sosna, elemi, dzięgiel, szałwia, lawenda, bergamotka. W sercu ud, tytoń, sosna znowu, okej. Okay. Kocanka, czyli nieśmiertelnik. Cedr, geranium, w bazie skóra, wetyweria, drewno sandałowe, piżmo i bur. Okej. Okay. Dobra, to by było na tyle z wąchania. Widzimy się jeszcze w moim podsumowaniu. Dobra, dzień piąty, pora na podsumowanie. Mam nadzieję, że wyjdzie to w miarę sprawnie, szybko, niedługo, no bo ten film trwa, będzie prawdopodobnie trwa bardzo dużo czasu. Nieważne. Zoologist to świetna marka. Naprawdę zaskoczyła mnie i zdecydowanie przerosła moje oczekiwania. Spodziewałem się zdecydowanie gorszych perfum. Nie wiem dlaczego, tak po prostu. W sensie, może nie, że gorszych. Nie spodziewałem się czegoś tak dobrego, co dostałem. Szczególnie naprawdę cenię sobie tę oryginalność ich kompozycji. Naprawdę super. I praktycznie wszystkie mi się spodobały. I może wszystkie poza jednymi, naprawdę szczerze polecam. Parametry tej marki to też zdecydowanie plus. Wszystkie ich perfumy naprawdę trwały na skórze długo, projektowały całkiem dobrze. Niektóre były bliskoskórne, niektóre są też takimi projekcyjnymi potworkami, jak na przykład T-Rex. Także no, ale jest naprawdę, jeśli chodzi o parametry, solidnie. A teraz krótkie podsumowanie wszystkich 15 kompozycji, które poznałem. Od najgorszego do najlepszego. 15 miejsce wędruje do Pandy. Panda to właściwie jedyne perfumy, które mi się nie spodobały, tak po prostu. Odbieram je jako taki syntetyczny damski mainstream i może jedynie ta pleśniowa nuta w otwarciu jest jakoś tam ciekawa, ale nie trwa ona zbyt długo, przynajmniej na mojej skórze. Mamy takie zielone jabłko, trochę w stylu Donny Karan, może tego wiecie, jabłuszka Be Delicious czy coś, jak to, tak to się chyba nazywało. Mniejsza. Trochę mi się też skojarzyło z Herba Puro, z Herba Pura od Sospiro, czy tam od Serżofa już chyba, gdzie było naprawdę mnóstwo takich okropnie mocnych, syntetycznych owoców. Za słodkie, za mocne, zbyt chemiczne, ja jestem na nie. 4 na 10 ode mnie. No i od teraz właściwie już same naprawdę spoko zapachy. Miałem trochę problem z uporządkowaniem ich od najgorszego do najlepszego, nawet te na 14 miejscu są naprawdę spoko i myślę, że warte uwagi. Na 14 miejscu elefant, czyli słoń. I słoń to po prostu miły zapach. Te gorzkie zielone nuty z otwarcia szybko raczej, przynajmniej z mojej skóry, ulatują. Zostajemy z takim pudrowo-mlecznym kokosem, suchą drzewną paczulą, odrobiną ryżu. Nie wiem, ja tam wyczuwam taki trochę... taką nutę ryżową po prostu. I poza tym jest to chyba jeden z najsłabszych zapachów w sensie parametrowo. Jest bardzo blisko skórny od samego początku na mnie. Trochę nudne pachnidło, ale nie jest złe. 5,5 na 10. Miejsce 13. Makak. Jest to zielono-owocowe pachnidło z nutą nieco brudnego udu w tle. Przyjemny, radosny, wiosenny, tak mi się wydaje, że dobry będzie na wiosnę. Niestety trochę syntetyczny, pewnie przez to zielone jabłko. No, jak w większości kompozycji nie przepadam za nutą jabłka, no bo pachnie ono zazwyczaj tak mocno syntetycznie i drażniąco dla mnie. No i nie jest to niestety wyjątek. I gdyby nie ono, gdyby je czymś zastąpić, myślę, że mogłoby być lepiej, a tak jest to tylko 6 na 10. Miejsce 12. Deer Musk, czyli piżmowiec. Pachnie to trochę jak połączenie Black Cashmere od Donny Karan, czyli perfum takich ciepłych, drzewnych, nieco mlecznych. Tak mi się zawsze one kojarzyły, taka gładka, drzewna mleczność. Albo mleczna drzewność, może lepiej, z Lilipurem od Tiziany Terenzi, gdzie mieliśmy do czynienia z takimi nutami korzennymi, według mnie głównie z anyżem, którego również wyczuwam w tym Deer Musku, mimo że w oficjalnym spisie nut go nie ma, i różnymi żywicami i kadzidłami. No, taki drzewno-korzenny, raczej blisko skórny przyjemniaczek. 6 na 10. Miejsce 11. Squid, czyli kałamarnica.
spodziewałem się czegoś więcej po tych perfumach. Bo niedługo po tym otwarciu, takim dosyć odważnym, można by powiedzieć, ciekawym, robi się ciepły i balsamiczny, nieco białokwiatowy. Fajnie, że do końca właściwie te nuty takie plażowe, słone są wyczuwalne, ale no nie wiem, no nie powala oryginalnością, ale jest po prostu ładny. 6,5 na 10. Miejsce 10 wędruje do Kameleona, który jest kompozycją taką słoneczną, tropikalno-owocową. Jeśli chodzi o te owoce, to najbardziej chyba mi się to kojarzy trochę z papają, trochę bananowo też to pachnie. Mamy jeszcze nieco nut takich brudno-kwiatowych. Ja osobiście bardzo takie klimaty lubię i Kameleon mnie nie zawiódł. Jest naprawdę fajnym pachnidłem, ale wydaje mi się, że na, no nie wiem, na tle tych wyżej umiejscowionych przeze mnie zwierzaków brakuje mu troszkę oryginalności. Stąd tylko miejsce 10 i ocena 7 na 10, ale to udane pachnidło, naprawdę. Miejsce 9, Snowy Owl, czyli puchacz śnieżny, tak. Jest to zapach zimny, ozonowy, surowy, nieco ziemisty, nieco taki plastikowo-syntetyczny, ale to mówię to bardzo pozytywnie. To fajnie gra ten taki plastikowo-metaliczny element tutaj, naprawdę. Wyjątkowa rzecz i serio kojarzy się trochę z zapachem zimy, czy tam śniegu, przynajmniej mi. I jestem tej sówki, szczerze mówiąc, bardzo ciekawy i jestem, no, cieszę się na jakieś takie porządniejsze testy, może właśnie teraz wiosną. 7 na 10. Dostrzegam potencjał, no. Miejsce 8. Koala. Koala jest czymś, co lubię, czyli taką użytkową niszą. Zapach bardzo oryginalny, nie pachnie jak nic innego, co znam, ale przy tym jest bardzo przyjemny i łatwy w odbiorze. I ja lubię takie podejście bardzo. Ciepły, miodowo-drzewny, w sercu skręca w męską stronę taką bardzo, bardzo klasyczną, cytrusowo-ziołową, więc to warto mieć na uwadze. 7,5 na 10, kawał solidnego pachnidła. Miejsce 7, Nightingale, czyli słowik. Jest to kompozycja kojarząca się z klasycznymi kobiecymi szyprami. Na Fragrantice porównują go na przykład do Mitsuko Guerlain z 1919 roku, także no właśnie. Taki elegancki, dystyngowany, różano-pudrowy zapach z nieco fizjologicznymi nutami w tle. Bardzo fajna rzecz, nie do końca mój gust, ale jak nie wiem, nie potrafię nie docenić tej kompozycji. Jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dobra. 8 na 10. Miejsce 6. Cywet, czyli kolejne perfumy, które są inspirowane jakimiś tam klasykami. Porównywane jest do Rocha z Femme z 1944 roku, także no, old school pełną gębą. Jest to taki orientalny, ciepły, balsamiczno-pudrowy szybr z jakimiś elementami korzennymi. W tle gra skóra i owoce. Bardzo miły, bardzo niegroźny i uważam, że nie ma co się bać tego futrzaka. Bo nazwa mogłaby sugerować coś, nie wiem, bardziej odważnego, a tu jest naprawdę miło. 8 na 10. Miejsce 5 wędruje do ćmy. I ćma jest bardzo, bardzo złożonym zapachem. Mamy tutaj dym, ale nie taką wędzonkę, nie taki dym z ogniska, tylko raczej taka dogasająca zapałka. Bardzo taki czysty dym, fajne to jest, naprawdę. Mamy puder, jakieś takie nuty kojarzące się nieco z kurzem, mamy miód, kwiaty, drewno, przyprawy korzenne, naprawdę czego tu nie ma, no. Zapach jest dymny i balsamiczny, ale przy tym taki lekki i zwiewny. Mi osobiście kojarzy się trochę smutno, tak staro. Trochę jak stara biblioteka, ale trochę też jak takie mieszkanie starszej osoby. Trochę kojarzy się też pogrzebowo przez te nuty takie kwiatowe. Ogólnie czad. Niestety nie gra mi tu jeden element, a mianowicie taka, przynajmniej na mojej skórze, zbyt mdło-słodka baza. No, ta baza mnie trochę odrzuca, coś mi tam nie gra. Niemniej naprawdę świetna, złożona, wyjątkowa kompozycja i warto ją sprawdzić. 8 na 10 ode mnie. Miejsce 4, Rhino, czyli nosorożec. I jest to stara formuła, raczej. Chyba. Jestem bardzo ciekawy, jak pachnie ta nowa, bo stara jest naprawdę, naprawdę, naprawdę świetna. Na mojej skórze pierwsze skrzypce gra nieobecny w nutach szafran. Taki metaliczny, plastikowy, kojarzący mi się z elektroniką. A najbardziej chyba kojarzy mi się z zapachem lutowania albo z zapachami kartridży do Pegasusa. Jak jesteście w moim wieku lub starsi, to pewnie wiecie, czym był Pegasus. Poza tym taka fajna, gęsta, rumowa słodycz, drewno, skóra i jest to taka naprawdę mocna, męska rzecz. Super, super, super. 8 na 10. No i podium. Miejsce 3 wędruje do T-Rexa.
T-Rex to brudna skóra, gęste żywice, dym, drewno, zioła. W tle mamy nieco kwiatowego ciepła, takiego nieco słodkiego kwiatowego ciepła, bardzo fajne to jest. Zapach naprawdę, naprawdę robi wrażenie, jest bardzo odważny, ale też jest bardzo noszalny, bardzo, może nie, całkiem noszalny. Nie ma takiego słowa jak noszalny, prawda? Ale wiemy, o co chodzi chyba. No taki perfumowy neologizm to jest chyba. W każdym razie nie pachnie to dla mojego nosa jakoś odrażająco czy coś, absolutnie. Jest naprawdę przyjemny, ale może ja mam spaczony nos, gust, cokolwiek. To jest fajne, że jest tu naprawdę dużo składników, zapach jest bardzo bogaty, ale nie ma takiego wrażenia przesytu. Nie jest tu niczego za dużo, niczego za mało, jest naprawdę w punkt, fajnie. Świetna, mocna kompozycja, 8,5 na 10 ode mnie. Miejsce drugie, kamel, czyli wielbłąd. Wielbłąd to orient pełną gębą. Suszone owoce, żywice, balsamy, kwiaty, przyprawy korzenne. Świetny jakościowo, bardzo bogaty, złożony zapach. Pachnie to jak złoto, jak bogactwo. I przy tym jest naprawdę oryginalny. I wydaje mi się, że przy orientach nie trudno o stworzenie czegoś powtarzalnego, czegoś, co już było. A tu jest naprawdę wyjątkowo, naprawdę oryginalnie i naprawdę wyjątkowo, wyjątkowo dobrze. Ale trzeba mieć na uwadze, że są tu obecne takie animalistyczne, nieco moczowe nuty, które na pewno każdemu do gustu nie przypadną, a niektórych pewnie wręcz odrzucą. 8,5 na 10 ode mnie. I miejsce pierwsze wędruje do leniwca. Zakochałem się w leniwcu, naprawdę. Wąchałem go trochę z pałeczki i nie pachnie tak, czy tam z patyczka, czy z rurki od Atomizera i nie pachnie tak fajnie, ale na skórze jest po prostu cudownie. Jest to śliczne, ziołowo-owocowe pachnidło. Główną rolę gra tu rumianek, jakieś słodko-kwaśne owoce, moim zdaniem chyba najbliżej temu do porzeczki. Nuty takie ściółkowe, nieco drzewno-grzybowe, nieco pleśniowe. Pachnie to bardzo naturalnie, po prostu pięknie, tak sielsko, błogo, leniwie, serio, bardzo dobrze dopasowane zwierzę, wydaje mi się. Pachnie wyjątkowo, ale przy okazji też jest po prostu bardzo przyjemny, kolejne noszalne pachnidło. I jak już mówiłem, bardzo lubię i cenię sobie takie podejście do tworzenia perfum. Rewelacja. 9 na 10 ode mnie. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzach, jeśli znacie jakieś zoologisty, jakie są wasze ulubione. Tyle ode mnie. Pa, pa.